Houston z Ewingiem. Już niewiele czasu, ale King Kong. Punkty, powtórzenie tej akcji Saikalego i w rewanżu Patrick Lee. Tu zaczął bardzo dobrze. I znowu powtórzenie akcji tej pierwszej w meczu Ewinga i Oakley. 12-8. I po raz kolejny. To dobrze. Ewing. Tak, to i nawet takie nie w tempo właśnie. Mylące obrońców. Takie ładne założenie ręki do, no bowiem koszykówka to jest. No teraz się pośpieszył. Jak teraz rozegrają te 3 sekundy? Rzuca mi ignorancję, że nie wiem, że 22 stopy to słów. No i ważne kto. Punktów 5 zbiórek, 1 blok. Są na trzecim miejscu i trudno będzie, jak to się skończy. No nieładne zachowanie Oakleya. I w odpowiedzi. Rozpoczyna się od dobrej gry Patricka Ewinga i znów jego pojedynków. Childs znów do Ewinga. I szczęśliwie wróciła do niego piłka. Zdążył, nie trafił. Skat za 3. Niecelnie. Piękne podanie Childsa do Ewinga. Kontratak, piękne podanie Childsa do Ewinga. Konga 67-51. Teraz reagował, dał mu szansę rzucenia z dogodniejszej pozycji. Teraz znowu Patrick. I pod tablę, tam także walka o pierwsze lokaty będzie bardzo zacięta. Lakersi pokonali na wyjeździe Seattle, ciągle w marcu został dwukrotnie wybrany graczem tygodnia, graczem miesiąca. Scott, Penny Hardaway. Tka. Pola 3 sekund. I wszystko w końcu. To jest jeden z najwyższych. Wcześniej tylko gra do końca. I jeszcze. Brawo, Patryk. O, potwierdza. Stawienia nie ma. Ostatnie sekundy. Zwycięstwo stoi.